Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest wokalistka Magda Steczkowska, która jest dopiero co po premierze swojej płyty, którą wydała razem z zespołem Indigo, płyty Pełnia. Witam Panią bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo proszę. Pani Magdo, mając nazwisko Steczkowska i wychowując się w rodzinie tych Steczkowskich, chyba trudno zajmować się czymś innym niż muzyką. Nie wiem, nie próbowałam. Więc nie potrafię odpowiedzieć na pytanie. Bo jednak większość osób w Pani rodzinie, jeżeli nie wszyscy, są związani z muzyką. No tak właśnie jest, dlatego mówię, nie wiem, nie próbowałam, nie pytałam innych, więc naprawdę nie wiem, no ale pewnie to jest jakaś naturalna droga, bo z racji tego, że wszyscy jakby od dziecka paramy się muzyką. No to tak jest. A nie miała Pani nigdy takiej pokusy, żeby może trochę się zbuntować i spróbować coś innego? Nie, nie miałam takiej pokusy. Właśnie, 12 lat chodziła Pani do szkół muzycznych, ćwiczyła grę na altówce. I wnioskuję, najpierw na skrzypcach. Na skrzypcach, później na altówce. Także wnioskuję, że to była Pani ogromna pasja, żeby przez tyle lat... Wręcz przeciwnie. Nie? Nigdy nie lubiłam ćwiczyć. Z tym, że z racji tego, że jakby no, cały czas siedzieliśmy w tym wszyscy, to po raz kolejny była to naturalna droga. Po prostu ćwiczyliśmy, chodziliśmy do szkół. Właściwie nigdy nie myślałam o tym, żeby iść do normalnego liceum. To oczywiście był mój wybór, że chciałam iść do liceum muzycznego i tak się też stało. Właściwie tyle. A czemu akurat skrzypce, a później altówka? Bo altówka przede wszystkim jest możliwa, nauka na gry na altówce jest możliwa dopiero po, tak naprawdę, jak jest drugi, nie wiem jak to teraz wygląda, szczerze mówiąc. Bo wtedy było tak, że 6 lat szkoły podstawowej, 6 lat liceum od razu było. Teraz porobiły gimnazjum, w związku z tym nie wiem jak to wygląda w tej chwili, ale nie było takiej możliwości, żeby w szkole podstawowej grać na altówce. Ja myślę, że to się bierze z tego, że ten instrument jest bardzo ciężki. Jest po prostu wagowo ciężki, dla dziecka bardzo ciężki, więc... Lepiej zacząć od skrzypiec. Znaczy nie ma innej drogi za bardzo. Musisz grać na jakimś instrumencie smyczkowym, żeby grać na altówce później. No, pierwsza właściwie, nie wiem czy nawet nie jedyna, to jest gra na skrzypcach właśnie, żeby móc się przestawić później na altówkę. To co w związku z tym stało się, że jednak przestała Pani uczęszczać na zajęcia i chodzi do szkoły muzycznej? Czytałam coś gdzieś o problemach z kręgosłupem? Tak, to znaczy to był jeden z powodów. Ja tak naprawdę jakby nie, to nigdy nie była moja pasja. Więc kiedy skończyłam liceum i całe szczęście dostałam się na studia muzyczne w klasie altówki, to po prostu pomyślałam, że czas robić coś innego. Wiedziałam, że to na pewno musi być muzyka, bo chociaż do końca nie wiedziałam, co chcę robić, to no, nie bardzo sobie wyobrażałam, że mogłabym robić coś innego. Być może gdybym nie poszła tym tropem, byłabym może teraz menadżerem na przykład. Ale myślę, przez pewien czas była Pani menadżerem. Tak, ale przede wszystkim byłam chórzystką wtedy i jakby wbrew pozorom rola menadżera była drugoplanową rolą dla mnie. No właśnie, wspomniała Pani, że była Pani chórzystką, pracowała Pani głównie jako muzyk sesyjny i w wielu wywiadach przyznaje Pani, że proponowano Pani nagrywanie płyt solowych, natomiast Pani nie chciała. Wydaje mi się, że to podejście jest trochę dziwne, patrząc na to, jak artyści teraz starają się robić karierę, bo jednak mam wrażenie, że wszystkim zależy jednak, żeby to płyta była sygnowana ich nazwiskiem, żeby to niby na pierwszym planie. Pani natomiast wolała być na tym drugim planie, uczyć się też trochę chyba od artystów, z którymi Pani współpracowała. I skąd takie podejście? No wiesz co, ja nie mogę mówić o tym, co inni sobie myśleli, robili. Po prostu uważam, że to dla mnie to był taki czas. Ja sobie nie wyobrażałam wtedy, że mogłabym skorzystać z propozycji, które napływały do nagrania solowej płyty. To absolutnie nie byłoby dobre dla mnie. Ja to wiem z perspektywy czasu i o dziwo wiedziałam wtedy. To dla jakby nie było bardzo młodej, 18-letniej dziewczyny, to dość taka decyzja dorosła, mogłabym powiedzieć. Więc i bardzo się cieszę, że tak się stało. Wiesz, dla niektórych lepsze jest to, że stoją od razu na froncie, dla niektórych to, że dochodzą do tego powoli. Ja jestem zdecydowanie tym drugim nurtem. A co Pani dało właśnie to bycie na drugim planie, śpiewanie u boku wielkich artystów, a nie bycie od początku tą główną gwiazdą? Bardzo dużo, wiesz, nie jestem w stanie określić, co by było, gdybym była od razu na froncie, ale na pewno bardzo dużo się nauczyłam od wszystkich, z którymi współpracowałam. To była prawdziwa szkoła życia. Nauczyłam się tam wszystkiego, czego mogłam się nauczyć, jeżeli chodzi o, oczywiście pomijając fakt rozwoju, to na tamten czas, jeżeli chodzi o śpiewanie, o bycie ze sceną,
po prostu coś fantastycznego. Żadna szkoła by mi tego nie dała, jestem o tym 100% tak przekonana. To co w związku z tym stało się, że jednak postanowiła pani wyjść, że tak powiem, z cienia tych artystów? Moje ulubione stwierdzenie. Wyjść z cienia. W jakim cieniu wy mówicie po prostu? No. Wy, dziennikarze, redaktorzy, kochani, po prostu cały czas o tym cieniu opowiadać. Jak nie siostry cień, to innych cienie. To ja nigdy nie zauważam, żeby artysta, obojętnie jaki artysta, jakiś miał takie... znaczy jest po prostu tą pierwszoplanową rolę gra, no jasna rzecz. Jednak że... uwaga publiczności skupiona jest na tym. Tak, ale to nie jest wcale tak, że wszyscy muzycy chcą od razu być na pierwszym planie i czują się, że są w czyimś cieniu. Ja myślę, że żyją w cieniu ci, którzy mają jakby chcą za wszelką cenę stać właśnie na miejscu tej gwiazdy. Mhm. A ja nigdy nie chciałam stać na miejscu tej gwiazdy, kiedy pracowałam z nimi, więc to jakby dwie różne rzeczy. A co mnie do tego skłoniło? Skłonił mnie do tego mój mąż, który po prostu wyszedł z propozycją, żebyśmy stworzyli coś swojego. Tak powstał zespół Indigo. I zresztą tak jest do dziś. Wprawdzie moje nazwisko po raz pierwszy przy płycie Pełnia, którą teraz promujemy, jest w całości widoczne, bo do tej pory było to albo pod hasłem Indigo, albo Magda Indigo. W tej chwili jest Magda Steczkowska Indigo, wszystko jest jasne. Ja jestem wokalistką zespołu Indigo. Ale tak naprawdę największą zasługę w tworzeniu tego wszystkiego od samego początku ma właśnie mój mąż Piotr Królik. No właśnie, przeczytałem w którymś z wywiadów, że wcześniejsze płyty Indigo były wydawane jako Indigo, później Magda Indigo, a dopiero teraz zdecydowała się pani na Magdę Steczkowską Indigo, bo podobno mówiły pani różne osoby, że pani nazwisko może pani szkodzić, przeszkadzać. Wiesz co, to nie była do końca moja decyzja. Pierwsza jakby nazwa, czyli nazwa zespołu, to była zdecydowanie nasza wspólna zespołowa decyzja. Przy płycie Cuda rzeczywiście my chcieliśmy, żeby to była Magda Steczkowska Indigo, a firma wydająca płyty zaproponowała inne rozwiązanie, podobno dla nas lepsze. Czy tak było? Ciężko mi powiedzieć. Raczej po tym, jak rozmawialiśmy z różnymi osobami zajmującymi się i sprawami wizerunku i w ogóle ludźmi z branży, doszłam do wniosku, że rzeczywiście nie ma sensu absolutnie. No właśnie, no bo czemu nazwisko Steczkowska ma przeszkadzać? Bo no wiesz, wydaje się, że jest to dość dobrze kojarzone nazwisko. Jednym przeszkadza, drugim pomaga. Słuchaj, nie dojdziemy i do nie to spekulować. To dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Wiesz, to nie wydawałam ostatnich płyt sama, w związku z tym nie na wszystko mam wpływ. To ja po prostu dostała mi przedstawiona tak, a nie inaczej propozycja, na którą się zgodziłam, gdyż wydawało mi się, że mają rację. Okazało się, że tak nie jest, ale to nie jest jakaś straszna dla mnie zmiana, ani jakiś wielki problem. Więc mam rozumieć, że teraz miała pani większy wpływ na to, jak będzie podczynić... Teraz po prostu byłam pewna tego, że nie ma sensu ukrywać nazwiska. I powiedziałam to jasno i wyraźnie, nie było żadnego sprzeciwu. Właśnie, jeżeli jesteśmy przy zespole Indigo, skąd w ogóle nazwa? A to w dawne bardzo czasy... Jakoś szukaliśmy chyba w coś w kolorze, bo kolor to była pierwsza nasza myśl, z tego co pamiętam. Zresztą płyta pierwsza zespołu Indigo nosi tytuł Ultrakolor. No i jakoś tak, teraz dokładnie pamiętam, ale zdaje się, że chyba czy Zosia nasza malutka kliknęła i jakoś przy komputerze będąc, bawiąc się ta nazwa wyskoczyła. Coś w tym stylu. Jakaś to taka była właśnie ciekawa sytuacja. No właśnie, niedawno wyszła ostatnia płyta Indigo, Pełnia. O jakiej pełni, czy może o jakich pełniach opowiada ten krążek? Pełniach szczęścia, pełniach emocji, pełna jest i wzruszeń, ale i zazdrości, i opowieści o kobiecym spojrzeniu na piłkę nożną. Wiele tam ciekawych wątków jest zawartych, więc no, wiesz, opowiadać o płycie, jaka ona jest... Tak trzeba naprawdę posłuchać. Trzeba posłuchać. To, no, wiesz, no, ciężko, szczególnie artyście, który promuje płytę, opowiadać o niej. Wiesz, to są 2-3 lata ciężkiej pracy i to jest coś, co na pewno wypływa z nas, czemu poświęciliśmy dużo czasu i wszelkiego rodzaju emocji. To chcemy przekazać i lepiej tego posłuchać niż o tym mówić. W singlu promującym płytę śpiewa pani Jaka jestem, doskonale wiem. W związku z tym pozwolę sobie zapytać, jaka jest Magda Steczkowska? No, to nie jest takie proste. Właściwie jaka jestem? Normalna. Jestem mamą, żoną, panią wokalistką. Jestem na pewno kobietą pełną emocji, sprzeczności, taką po prostu prawdziwą, normalną istotą. Wydaje mi się, że jest pani też ogromną optymistką, bo z kolei na poprzedniej płycie śpiewa pani w pełnym słońcu i deszczu, w każdej z dat w kalendarzu znajdę jakiś cud. Skąd taki optymizm?
z życia. Bo jednak mam wrażenie, że Polska należy do tych krajów kultury narzekania i raczej ludzie narzekają niż się cieszą, więc... To widocznie jestem wyjątkiem od reguły, bo staram się tego nie robić. Oprócz tego, że optymistka, to jak tak na Panią patrzę i na Pani fryzurę zwłaszcza, to może trochę kontrowersyjna, drapieżna? Kwestia gustu. To mówiliśmy o tych raczej pozytywnych cechach teraz, a czy Magda Steczkowska ma jakieś wady? O kochany, na pewno nie jedno, nie dwie i każdy z nas ma, słuchaj, nie ma ludzi idealnych. To ja co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Jakie mam wady? Jakieś tam na pewno mam, ale czy tak od razu trzeba wyciągać na światło dzienne, po prostu będę teraz opowiadać, co tam złego we mnie drzemie, wolę nie. Czy lepiej mówić o tym, co zawsze lepiej o tym, co dobrego. Nie, że o sobie dobrze i wyłącznie, tylko ogólnie nie mam jakiejś strasznej potrzeby, żeby tu uzewnętrzniać się z moimi badami jakoś szczególnie. Po lekturze Pani bloga dochodzę do wniosku, że to całe ciepło, które w Pani jest, ta pozytywna energia, to czerpie Pani od swoich dzieci i ogólnie od rodziny, bo bardzo dużo na blogu jest wpisów dotyczących rodziny, dotyczących dzieci, przeżyć z tym związanych. No, taka jest prawda. Tak jest. Ja w ogóle energię czerpię z życia. I choć oczywiście życie nie jest usłane różami, różne są momenty w życiu każdego z nas, to po prostu staram się, jak mogę, żeby te złe momenty za długo nie gościły we mnie. A raczej pamiętać i opierać się na tym, co dobre. A tego jest zdecydowanie więcej, jeżeli chcemy się rozejrzeć, to... Ja ma Pani jakiś złoty przepis na to, jak sobie radzić z tymi trudnymi momentami? Nikt nie ma złotego przepisu na takie rzeczy. Każdy musi sam w sobie znaleźć po prostu taki rodzaj energii, gdzie wiadomo, że po prostu to sobie z tym poradzę, a z tym nie, tu muszę poprosić o pomoc i tak dalej. Słuchaj, to są tak złożone tematy, że myślę, że to nie jest wywiad o tym. Jeżeli jesteśmy już przy radzeniu sobie, to zastanawiam się to, czy łatwo jest Pani pogodzić wszystkie role, które Pani pełni, bo jest Pani matką, jest Pani żoną, jest Pani artystką-wokalistką, która teraz musi na przykład wyjeżdżać z domu spod krakowskich Mogilan i promować płytę w Warszawie. Czy trudno jest zgodzić te role? Trudno, nawet bardzo trudno, bo przy trójce dzieci jest bardzo dużo pracy. Przy promocji płyty, w momencie samego wydania płyty, całej promocji jest po prostu totalny ogrom. I no jest trudno, co nie znaczy, że jest to niemożliwe. W naszym przypadku Piotr, mój mąż, ogarnia nie tylko sprawy zawodowe, co jest bardzo trudne. I jest tego naprawdę nawał, ale też bardzo pomaga mi w pracach domowych i dzięki temu jakoś dajemy radę. Czas promocji jest trudnym czasem, ale on trwa jakiś tam czas, kilka tygodni. Później jest już spokojnie i wtedy już są raczej sporadyczne wyjazdy i oczywiście wyjazdy na koncerty, ale to nie są jakieś strasznie duże... nie jest tego tak dużo, aż żebyśmy nie mogli sobie tego pogodzić z życiem prywatnym, więc no, jedyną receptą jest kochany mąż. A czy nie myśleli Państwo na przykład o przeprowadzce do Warszawy? Nie. Dlaczego? Bardzo lubimy Warszawę, to nie o to chodzi. Ja w ogóle lubię tu być. Mam tu kilku naprawdę fantastycznych przyjaciół, z którymi bardzo lubię się spotykać i lubię to miasto. Ja tu mieszkałam 4 lata i dlatego wiem, że to nie jest miasto dla mnie. No, ale to co jest złego w Warszawie? Nic nie jest złego. Od razu coś złego musi być. Nie, po prostu nie każdy nadaje się do tego, żeby mieszkać w Warszawie, to tyle. To jest jak dla mnie za duży pęd. Ja lubię pęd, jak jestem w pracy, ale nie lubię go, kiedy w pracy nie jestem. A tutaj mimo tego, obojętnie czy się jest pracy, czy nie, zawsze jest pęd. I to jest po prostu nie dla mnie. Wolę mieszkać na wsi, gdzie życie płynie zupełnie inaczej. Już w Krakowie życie płynie zupełnie inaczej, a już w ogóle na wsi pod Krakowem to już w ogóle stoi w miejscu. I takie życie zdecydowanie mi bardziej odpowiada. I tu nie chodzi tylko o mnie, ale przede wszystkim o nasze dzieci, o naszą rodzinę. O taki rodzaj spokoju, który jest nam niezbędny po tym, jak dużo czasu spędzamy w podróży, jak jeżdżąc po całym kraju, promując czy płytę, czy grając koncerty. Jesteśmy cały czas w ruchu i ten przyjazd do Mogilan, przyjazd do domu, to jest mimo oczywiście obowiązków domowych i dzieciaczków i tak dalej, to jest prawdziwy spokój i to się odczuwa. Mieszkając w Warszawie przez, jak mówiłam, 4 lata, wprawdzie byłam wtedy panienką jeszcze, dawne to były lata, ale nigdy nie zapomnę tego pędu. Po prostu to jest coś, do czego niby nie jesteś zmuszony, ale ponieważ wszyscy biegną, to ty też musisz i to mi się nie podobało. Więc zaaklimatyzowaliśmy się
w podkrakowskich Mogilanach, stamtąd pochodzi cała rodzina mojego męża i tam czujemy się naprawdę jak w domu, to najważniejsze. Pani Magdo, ja w takim razie życzę Pani tego spokoju, który Pani tak bardzo lubi w życiu osobistym. Bardzo dziękuję. A apędu w muzyce i w karierze, żeby nabierała coraz większego tempa, samych pozytywnych recenzji i platyny chyba za pełnię. Oczywiście, w ogóle multi od razu. Słuchajcie, najważniejsze jest dla mnie nie tyle sprzedaż płyt, chociaż to też jest oczywiście wymiernik sukcesu, to zawsze jest miłe, wiedząc, że ktoś chce sięgnąć po Twoją płytę, co serdecznie zapraszam i sobie tego życzę, aby grać jak najwięcej koncertów, jak najczęściej spotykać się z publicznością, bo to są emocje, które są nieporównywalne absolutnie z niczym. I zarówno ja, jak i cały zespół Indygo, moi koledzy, mój mąż Piotr oczywiście, który gra na perkusji w zespole, Marek Buchowicz, bas, Tomek Banaś, gitary, Kamil Barański, instrumenty klawiszowe i Karolina Sumowska, która z nami śpiewa, to jest prawdziwy wulkan energii, połączenie nas wszystkich. Wszyscy się bardzo lubimy, lubimy się prywatnie, lubimy to, co gramy, to, co robimy. Więc nasze koncerty to jest prawdziwe, no dla nas cudowne przeżycie, ale z tego co widzę i dla tych, którzy na nasze koncerty przychodzą, bo bardzo dużo mamy właśnie później takich pozytywnych reakcji ze strony publiczności. One chyba bardzo cieszą. Może najbardziej. No nie ma nic, po to my siedzimy w studio parę lat, nagrywamy, myślimy, promujemy, żeby właśnie ludzie przychodzili na koncerty przede wszystkim, ta cała energia, którą my oddajemy nagrywając, ona wraca do nas na koncertach, więc to takie troszeczkę wyrachowane jest z jednej strony, ale my bez publiczności, my artyści, nie potrafimy żyć, bo oni nam są po prostu potrzebni. Tak samo jak mam nadzieję, jak my im, więc taka wzajemna. Także do tych swoich życzeń dodaję jeszcze życzenia rzeszy fanów i tego, żeby na koncertach sale były pełne i później pozytywnej wymiany wibracji, uczuć. Oj, tak, to jest zawsze najważniejsze. I bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu z cyklu Znani nam nieznani.